Witajcie kochani w kolejnym filmiku, pierwszym w tym roku, mam nadzieję, że nie ostatnim. Liczę na wasze kciuki w górę oraz na, jeżeli dotrwacie do końca, liczę na wasze wypowiedzi odnośnie dzisiejszego tematu, który brzmi, co mnie irytuje, co mnie denerwuje. Na pewno każdy z nas ma taką rzecz bądź sytuację, które go denerwują, irytują, ja również takie mam. Wkurza mnie na przykład to, kiedy jadę tramwajem bądź autobusem, ustępuję panu lub pani miejsca, a taka osoba kładzie sobie po prostu zakupy na to miejsce. Tak jakbym chciała zrobić miejsce reklamówce? Nonsens jak dla mnie, no ale tak niestety jest. Strasznie wpienia mnie, kiedy ktoś pali na przystanku. Bądź zdarza się i pod wiatami też, że palą. Gdzie oczywiście, nie wiem czy w każdym mieście, ale podejrzewam, że w większości chyba takie coś jest, po prostu zakaz palenia, a ludzie palą jak tak normalnie wziąć tylko kij i włepiać. No ja przynajmniej czegoś takiego nie toleruję, nie znoszę, nie lubię, nienawidzę i po prostu wkurza mnie, że ludzie są tacy bezmyślni, bo nie dosyć, że trują siebie, trują też innych. Bardzo wkurza mnie, na przykład irytuje spóźnienie. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja zawsze byłam wszędzie gdzieś tam przed czasem. Bardzo nie lubię spóźniania, nie lubię spóźnialskich. Zawsze uważałam, że lepiej być 5 minut wcześniej, niż te 5 minut się spóźnić. No ale jedni lubią tak, drudzy lubią tak i niestety chyba na wszystkich sposobów nie znajdziemy. I zdaję sobie z tego sprawę, żeby nie było, że tylko ja czegoś nie lubię i to trzeba wszystko eliminować i tępić i tak dalej, no bo no nie da się tego. Kolejna rzecz, która mnie strasznie wkurza, to jest kiedy ktoś żuje gumę z otwartymi ustami i do tego jest mlaskanie, bądź jedząc coś. To mnie wkurza. Strasznie irytuje mnie, kiedy na przykład idę na spacer sobie do lasu, a tam jeden śmieć, drugi śmieć, tu coś rzucone, tu butelka, tu papierek, tu coś, tu coś, tu coś. Ludzie, czy wy w domu, kiedy, nie wiem, coś zjecie, wypijecie, rzucacie na podłogę? Wątpię. Więc dlaczego robicie tak w lesie? W lesie, nie wiem, na łące, na plaży, czy gdziekolwiek, bo miejsc jest mnóstwo, gdzie takie coś się dzieje. Dla mnie to jest nie do pomyślenia. Skoro ja coś przyniosłam, zabieram to ze sobą i w momencie, kiedy widzę gdzieś jakiś śmietnik, po prostu to utylizuję, tak? A nie gdzieś tam rzucam, bo żeby się tego jak najszybciej pozbyć. No ale tak bywa. Wczoraj miałam niezbyt przyjemną sytuację w sklepie, kiedy to stałam sobie w kolejce, pani za mną stała, nie dosyć, że się ocierała, do tego kaszlała, kichała, prychała na mnie, jeszcze smarkała i w ogóle ble. Wiecie co, po prostu żygać mi się chciało, żeby było śmiesznie, stałam w kolejce do sklepu mięsnego, więc już w ogóle takie mi obrzydzenie wzięło, że masakra. Nie lubię czegoś takiego, zdarzyło mi się już nawet kilka razy opuścić sklep, opuścić miejsce i po prostu wyjść, kiedy ktoś coś takiego robił. Drażni mnie bardzo, kiedy jadąc właśnie tramwajem bądź autobusem, ktoś rozmawia przez telefon. I robi to tak głośno, że siedząc na końcu tramwaju, powiedzmy, słychać go na początku, tak? Stoisz na początku, on na końcu i tak go słychać, wiesz dokładnie o czym rozmawia i tak dalej. No ludzie, trochę prywatności, przecież no nie każdy musi, nie wiem, w tramwaju czy w autobusie wiedzieć, co się u was dzieje, co się u was stało, bądź co się u was stanie. Także kolejna rzecz. Tak sobie tutaj zerkam na tą moją ściągę. Grzebanie w nosie i w uszach w miejscach publicznych. Róbcie sobie to w domu, gdzieś, nie wiem, gdzie ktoś nie patrzy i tak dalej. Ale nie, kiedy idziesz ulicą i kopalnie sobie z tego nosa robisz. Fuj, obleśne. A najgorzej jeszcze, jak te babuny zjadają. Kurza mnie też, kiedy ludzie gołymi paluchami, dłońmi macają bułki, nie wiem, chleb czy cokolwiek, pieczywo, tak? Kurde, są rękawiczki, są woreczki,
One do czegoś służą. A jeśli nie wiecie do czego, to zapytajcie obsługę sklepu. Oni wam na pewno wyjaśnią. To tragedia. Dobija mnie też taka sprawa, kiedy idziemy na przykład przymierzać jakieś ubrania, wchodzimy do przymierzalni, w planach mamy zawiesić nasze ubrania, tak? A tutaj ząg, bo nie ma gdzie tego zawiesić, gdyż poprzedni delikwent, który przymierzał swoje cudne ubrania, nie wlazł w nie. No to więc po co ma je odnosić na miejsce? Niech zrobi to ktoś inny. Kurczę, no w sklepach też pracują ludzie i trochę chyba należy dać im szacunku, oddać szacunku, a nie żeby, nie wiem, wszystko za nas robili. Skoro ty to wziąłeś, to ty to odnieś. No taka chyba prosta, logiczna i kulturalna zasada. Następna rzecz, kiedy ktoś się spóźnia. Nie lubię spóźnialskich, nie lubię się spóźniać. Wolę przyjść 5-10 minut szybciej, niżeli się spóźnić. Te 5-10 minut to jest, jeżeli gdzieś idziemy do kogoś, to jest to wyraz po prostu szacunku dla tej osoby i ja strasznie tego pilnuję i moi domownicy czasami aż po prostu mają mnie dość, bo wyganiam ich, wyganiam, tak, pospieszam i tak dalej. No ale tak jestem jakoś nauczona i tak zawsze ci, co mnie znają, to wiedzą, nawet do pracy przychodziłam dużo szybciej, ale no po prostu taka jestem i tego nie zmienię. No cóż, nie lubię też, kiedy ktoś wchodzi nam w zdanie, bądź nie wiem, jesteśmy w towarzystwie i rozmawiają tam jakieś dwie osoby i ktoś tam im się piernicza. To jest takie trochę, też jest brak kultury, tak? Czyli do tego denerwowania i tak dalej można to chyba też brak kultury dorzucić. Kolejnym takim wkurzającym elementem jest to, kiedy ktoś nas do czegoś nakłania, nie wiem, zjedz ciasteczko, nie dziękuję, zjedz ciasteczko, nie dziękuję, zjedz ciasteczko, zjedz ciasteczko, a może jednak kawałeczek, a może kęsik, nie, nie dziękuję. I tak mówisz, że 10 razy, aż w końcu, bywa, że dla świętego spokoju go weźmiesz, a bywa, że jednak za tym 11 razem twardy będziesz i powiesz, nie, powiedziałem, nie, dziękuję. Co jeszcze? Nie lubię osób, które kłamią, ale to chyba większość osób nie lubi, chociaż może nie do końca, bo ci, co kłamią, to nie wiem, czy nie wiedzą, że kłamią, czy podejrzewam, że same nie chciałoby być okłamywane. Dobija mnie też fakt, gdy na przykład pali się wszędzie, tu odnośnie już na przykład domu, pali się wszędzie światło, a w żadnym z pomieszczeń nie ma nikogo. No to chodzę i wyłączam te światła, jak taki robot. Aż się ze mnie wszyscy śmieją, że na wszystkim oszczędzam. Czasami być może. No ale cóż. Tak teraz spojrzałam na moją kartkę i bardzo irytuje mnie, kiedy ktoś pisząc, tam nie wiem, czy wiadomości, czy na Facebooku, co się często zdarza, popełnia błędy ortograficzne. Po prostu mnie to razi. Nie wiem, jak to nawet ubrać w słowa, ale po prostu chyba na to nie ma jakiejś tam reguły w ogóle, ale wiecie co, po prostu ja rozumiem tych, którzy tam mają problemy ortograficzne, okej, gdzieś tam udowodnione, a nie gdzieś zmyślone, bo w dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci i młodzieży po prostu symuluje, żeby mieć później tam chody na egzaminach i tak dalej, a to chyba nie tędy droga. No ale tak bywa, ale niemniej jednak po prostu strasznie mnie to wkurza i czasami, kiedy widzę właśnie takie błędy, to mam ochotę odpisać tak solidnie, wiecie, i tak dosłownie, ale z drugiej strony czasami ugryzę się w język, no bo też, znaczy osoby, które znam i wiem na przykład, że mają faktycznie ten problem z tą ortografią, no to nie, to jest spoko, tak, ale kogoś, gdy nie znam, no to też do końca nie jestem w stanie powiedzieć, że czy to jest właśnie taka osoba, czy nie, czy
po prostu, nie wiem, gdzieś będąc na lekcji z polskiego na temacie z ortografią, po prostu gdzieś sobie gdzieś tam wyszła i jej nie ma. No cóż, wkurza mnie jeszcze strasznie, gdy ktoś pokrzyżuje mi plany. Ja jestem taką osobą, że lubię dużo planować. I jeżeli mam coś zaplanowane i ktoś mi na przykład mówi coś w ostatniej chwili, że to czy tamto robimy, wybucham. I wtedy nie jest miło. I to tak potrafi się ciągnąć, ciągnąć nawet tydzień. Wkurza mnie strasznie stanie w korku. Już kiedyś powiedziałam, że. Już kiedyś w poprzednim filmiku powiedziałam, że strasznie nie lubię jeździć samochodem. Do tego jeszcze dochodzi stanie w korku. Po prostu wychodzę z siebie, siadam obok na miejscu pasażera i czekam, aż ten korek minie. A z reguły tak jest w godzinach szczytu, gdy wracam około 14 do domu, czasami 16, zależy jaką trasą i gdzie. Co jeszcze mnie wkurza? Wkurza mnie, gdy na przykład pomaluję paznokcie, tak jak miało to miejsce wczoraj i nagle tak, a to mi zaswędzi tu, a to tu, a to tu, a to tu. I ten lakier po prostu się tam dzieje. Moi drodzy, to by było na tyle. Liczę na Wasze komentarze i tak jak powiedziałam, kciuki w górę. Piszcie, co Was wkurza, co Was irytuje. No i co? I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, pa!